Hej, tu Adam, witam na moim kanale. Jako że zbliża nam się Boże Narodzenie, jak co roku przygotowałem kalendarz adwentowy dla swojej córki, tak i w tym roku nie mogę jej zawieść. W tym roku do przygotowania kalendarza adwentowego będę potrzebował dużego kartonu takiego do przeprowadzek oraz takich pojemniczków do badań. Mogę je kupić w jakiejś aptece, akurat kupiłem w internecie, żeby było 25 czy 24 sztuki do Wigilii, żeby można było odliczać. W te pojemniczki później będę pakował różne niespodzianki dla mojej córki. Na początku pora karton ściąć, żeby zostawić ściankę, w którą będziemy wsadzać te nasze pojemniczki. Więc skracamy mniej więcej na głębokość tego pojemniczka, odcinam jedną ściankę. Z naszego pudła już wyciąłem dwie takie połówki, teraz będziemy je składać razem w tego typu karton po prostu. Do sklejenia całości użyję kleju na gorąco, ale też użyć jakiegokolwiek kleju do papieru, żeby to się dobrze trzymało. Jak całe pudło mamy sklejone, teraz będziemy tutaj zaznaczać cyrklem miejsca na nasze pojemniczki i później nożykiem wszystko wycinać, a następnie wkleimy to wszystko też klejem na gorąco. Na początku zakrętki od pojemników układam tak, jakbym chciał, żeby to wszystko było na kalendarzu. Ja akurat będę układał w kształcie choinki, później wszystko jeszcze będę malował i teraz będę cyrklem wytyczał okręgi i wycinał to wszystko. Wszystkie otwory już wyciąłem, teraz jeszcze będę to malował, a następnie będę wklejał pojemniczki na nasze niespodzianki. Karton już pomalowany, teraz z klejem na gorąco będę wklejał nasze kubeczki do środka. Będę kładł klej na spód kubeczka i wklejał, żeby przykleił się do spodu kartonu, tego wewnętrznego. Nasz kalendarz już jest gotowy, teraz pozostaje tylko ponumerować skrytki i oczywiście pochować do środka niespodzianki. Ja już to zrobię poza kamerą, bo wiem, że moja córka lubi też oglądać filmy, które robimy razem, więc wolę, żeby to były faktycznie niespodzianki dla niej. Więc jeśli się podobał odcinek, to oczywiście zachęcam do subskrybowania tego kanału. Jeśli podoba się tak samo Wam też ten kalendarz, bądź jakikolwiek inny też, który mam na kanale, zaraz gdzieś tu będę podlinkuję, bądź na końcu zrobię playlistę z tym wszystkim, żeby móc zobaczyć, to też zachęcam do subskrybowania tego kanału. Jeśli macie własne pomysły na jakiś taki kalendarz, to zachęcam do podzielenia się na dole w komentarzach i do zobaczenia z innym razem. To na razie. Hej!